Cześć wszystkim, witajcie na kanale Sowiz 2. Ja jestem Przyboczną i chciałabym Wam dzisiaj przedstawić nieco, czym jest harcerstwo. Ponieważ jest to określenie dość szerokie i pewnie słyszeliście, że mamy przynajmniej dwie główne organizacje w Polsce. Jest to Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Jednak nie są to jedyne organizacje i w sumie głównie na tym dzisiaj bym się chciała skupić. Na tym chciałabym się dzisiaj skupić. Inaczej trzeba było zaakcentować. W każdym razie, zanim zaczniemy, chciałabym Was bardzo przeprosić za jakość dźwięku, ponieważ niby posiadam mikrofon, ale nie potrafię go podłączyć do tego programu. I jakość dźwięku nie będzie powalająca, ale mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Jak nie, to będą napisy. Możecie sobie włączyć. Chciałabym, żeby ten film trochę Wam przybliżył tematykę tych różnych organizacji oraz nakreślił ogólną ideę harcerstwa. Nie chcę się tutaj skupiać na historii, nie chcę się tutaj skupiać za bardzo na strukturze, ani na organizacjach z całego świata, ponieważ tego jest naprawdę miliony i ciężko byłoby mi to wszystko zawrzeć w jednym filmie. Generalnie historia tego filmu jest taka, że to jest moje zadanie na stopień wędrowniczki. Natomiast wykonując to zadanie, zorientowałam się, jak wiele rzeczy składa się na tą jedną organizację. No nie jedną w sumie, ale na tą jedną, no dobra, tak to nazwijmy, strukturę jakąś, tak? I żeby to wszystko Wam przekazać, to trzeba byłoby albo napisać książkę, albo zrobić taki, wiecie, vlog, w sensie, że kilka filmów w zasadzie i każdy o troszkę innej tematyce. I wtedy być może bym Wam w miarę wszystko przekazała. Ale na tym filmie stricte chciałabym się skupić właśnie na tych różnych organizacjach oraz na tym, co robimy i jaka jest ogólna idea. Więc mogę Wam jedynie powiedzieć, że z historii harcerstwa, że wszyscy w sumie jesteśmy z tego samego ojca. I był nim Robert Baden-Powell, który założył, jako pierwszy założył, no wtedy to się tak nie nazywało, ale była to grupa chłopców, którą Robert Baden-Powell wychowywał systemem zastępowym, czyli takim najbardziej podstawowym systemem, przepraszam bardzo, najbardziej podstawowym systemem w harcerstwie, w metodyce harcerskiej. I co? Przejdźmy do filmu. Okej, żeby wykonać to zadanie, postanowiłam trochę się rozejrzeć po internetach, po Facebooku. Zapraszam Was na Facebooka, który się nazywa Aktywny ZHR. Tam jest dużo informacji na przeróżne tematy. I tam się właśnie zapytałam, czy ktoś bierze udział, czy ktoś należy do innej organizacji niż ZHP i ZHR, ponieważ to są dwie najbardziej znane organizacje i większość osób raczej mniej więcej wie, jaka jest główna różnica, ponieważ ta główna różnica, o jakiej się mówi, to jest to, że ZHR jest katolickie, a ZHP nie. Ale to też trzeba dokonkretyzować, co zrobię zaraz. A tu się okazuje, i tu zaskoczę pewnie nawet osoby, które już są w tym harcerstwie kilka lat, że kiedyś istniało coś takiego jak Związek Harcerstwa Wiejskiego. Niestety nie znalazłam żadnego byłego członka, poniekąd znalazłam, bo jedna osoba oznaczyła kogoś, kto był kiedyś w tym związku, ale niestety ta osoba się nie odezwała, a że nie chciałam się narzucać, no to tych informacji nie posiadam. Ale taka ciekawostka, było kiedyś coś takiego i działało. To nie jest wymysł Wikipedii, znaczy kogoś, kto to napisał na Wikipedii. Mamy w Polsce w zasadzie trzy główne organizacje. Jest to ZHP, ZHR oraz Skauci Europy. No i ci Skauci Europy, no to jak sama nazwa wskazuje, nie są tylko w Polsce, ale są tą trzecią największą organizacją harcerską w naszym kraju. Natomiast zdecydowanie najbardziej liczny jest Związek Harcerstwa Polskiego, jest też najstarszy i to właśnie od niego odłamało się ZHR oraz od niego odłamało się inne organizacje. I do teraz dzieją się różne takie odłamy, rozłączenia. Na przykład jest coś takiego jak Wodniacy Śląscy i to są
No całkiem niedawno chyba się odłamali od ZHP. Jest to już zatwierdzona struktura, o której wam trochę opowiem na koniec filmu, ponieważ film ten będzie składał się z trzech części. Po pierwsze różnica między ZHP a ZHR. Oddzielnie chciałabym przeanalizować skautów Europy oraz oddzielnie całą resztę organizacji, o których coś wiem, ale nie za dużo, które nie są aż tak znane, ale które może warto nakreślić, żeby tak ogólnie upowszechnić i żeby ludzie wiedzieli, że jest nas naprawdę masa. Zanim przejdziemy do tematu, to chciałabym wam powiedzieć, że różnic i podobieństw jest cała masa. I wątpię, żebym tutaj przedstawiła wszystko, pewnie wszystkiego nie będę wiedzieć. Jak o czymś zapomnę, to możecie pisać w komentarzach. Natomiast postaram się to zrobić jak najrzetelniej i jak najdokładniej. Także zapraszam do oglądania. Okej, pozwólcie, że będę się posługiwać troszkę swoimi notatkami, które sporządziłam w tym oto notesiku. Fajny notesik, nie? Podoba mi się. W każdym razie chciałabym się tym posiłkować, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby niczego nie pominąć, niczego nie pomylić, ponieważ jak się tak opowiada, to człowiek zapomina, co chciał powiedzieć. A ja mam duży mętlik zarówno w głowie, jak i w mowie, więc mogę troszkę błądzić. Także pozwólcie, że będę się nim posługiwać. Możemy zacząć od takich głównych różnic między ZHP a ZHR. Otóż jeszcze raz chcę podkreślić, że jedno wzięło się z drugiego i że to nie są dwie całkowicie sprzeczne organizacje, to w ogóle nie są sprzeczne organizacje. Idea jest w zasadzie taka sama. No i ojca mamy tego samego. W ogóle taki fun fact, jakbyście chcieli zapamiętać imię Robert Baden-Powell, to możecie na niego mówić BP, tak jak ta stacja benzynowa. I to jest... jak to się mówiło? Numerek? W każdym razie ludzie tak na niego mówili. To się jakoś nazywało, ale nie pamiętam jak. Bardzo polecam książkę pod tytułem Wilk, który nigdy nie śpi. To jest książka właśnie o Robercie Baden-Powellu. Ogólnie opowiadając trochę taki życiorys jego, ale w bardzo fajny sposób napisany. Mega mi się podobał. Co prawda ja uwielbiam czytać książki, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, czy się spodoba osobom, które ich nie lubią. Ale warto przeczytać. Bardzo wartościowa książka i tak dużo wnosząca. Trochę mi pokazała, mimo że czytałam ją po chyba 4 latach bycia w harcerstwie, to dużo rzeczy mi uświadomiła i tak na nowo pokazała. Także warto. Przepraszam, poprawię sobie. O Jezus, bo to jest odbicie lustrzane w drugą stronę. Jest. Git. Okej. No więc jak się można domyślić, Związek Harcerstwa Polskiego A jest starszy, B jest większy. Związek Harcerstwa Polskiego powstał w roku 1918, ale to oficjalnie, ponieważ takie pierwsze zalążki były dużo, dużo wcześniej. Chciałabym też kiedyś przedstawić wam może co robiliśmy podczas wojny i dlaczego w zasadzie to harcerstwo powstało w Polsce, bo jest to dość ważny temat, ale taki fun fact, założycielem ZHR, założycielem harcerstwa w Polsce jest Andrzej Małkowski. No ale to jest historia. Nie chciałabym w to wchodzić, bo zacznę za dużo gadać. Znowu musicie mi wybaczyć taki myślotok. Okej, więc idziemy dalej. ZHP jest dużo większe. Ono posiada około 100 tysięcy członków. A na zlocie 30-lecia ZHR-u, z którego zresztą mam tu piękny suwak, możecie zobaczyć. Taki, o Jezus, znowu jest odbicie lustrzane. Nie umiem w odbicia lustrzane. No, taki suwak. Teraz będzie 35-lecie ZHR-u. I na tym zlocie było nas 5470, a zarejestrowanych jest około, 15 tysięcy osób. Natomiast no, w ZHP jest 100 tysięcy. No to jest spora różnica. ZHR powstało w 1989 roku, aczkolwiek znowu odłamy powstawały troszkę wcześniej. I cała sytuacja, jaka wtedy zaistniała oraz to, dlaczego w zasadzie ten ZHR powstał, wytłumaczyłam już w innym filmie, który był też w nieco innej formie, bardziej takiej prezentacji. I on się znajduje u mnie na kanale, który wam podlinkuję na dole w opisie filmu, na który zresztą zresztą bardzo serdecznie zapraszam. Nie ma tam raczej za bardzo kontentu harcerskiego, jest muzyczny. Jeżeli ktoś lubi słuchać, zapraszam serdecznie. Będę bardzo wdzięczna za wszelkie udostępnienia, lajki i subskrypcje. Drugą taką główną różnicą między ZHP a ZHR jest to, że
W ZHP bardzo często drużyny są koedukacyjne, czyli w jednej drużynie mogą być i chłopcy, i dziewczyny. Natomiast w ZHR-ze jest to niedopuszczalne. W ZHR-ze mamy drużyny żeńskie, drużyny męskie. To nie jest tak, że ze sobą w ogóle nie współpracujemy. Tej współpracy jest dużo, jesteśmy razem w szczepach. O strukturze... Zapraszam do innego filmu. I co? Z tego co wiem i się orientuję, to w ZHP również istnieją drużyny podzielone na drużyny męskie i drużyny żeńskie, natomiast z reguły są to drużyny koedukacyjne. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Natomiast no, mówię tutaj tylko o technicznych rzeczach, a nie o swojej opinii. Ta religia. Chciałabym tutaj troszkę sprostować, bo ZHR z założenia jest organizacją katolicką, ale nie można tego mówić w ten sposób, ponieważ w zasadzie nie jest zarejestrowana chyba jako organizacja katolicka, chociaż tego nie wiem. Ale się dowiem, to po pierwsze. A po drugie, idee, które nam się przekazuje oraz system wartości jest oparty na systemie wartości chrześcijańskim. Natomiast, no i też bardzo często w centrum jakichś takich większych uroczystości są msze święte, na obozach są msze święte, na innych wyjazdach też są msze święte, na rozpoczęcie, zakończenie roku harcerskiego. Często msza święta jest połączona z wigilią harcerską, z wigilią drużyn. Także to jest w centrum wydarzeń, jest to zawarte w prawie harcerskim i w przyrzeczeniu harcerskim. Natomiast ZHAP ma nawet alternatywną rotę przyrzeczenia, w której nie ma wspomnianego aspektu katolickiego. Ale to nie jest tak, że nie możesz tam przyjść, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Z tego, co się orientuję, to chodzą również na msze osoby chętne po prostu. Ale to nie jest z założenia to nie wygląda tak, że na obozach w niedzielę idzie się do kościoła, czy tam ksiądz przyjeżdża na obóz. Także to jest taka kolejna duża różnica. Natomiast taka bardzo widoczna różnica między ZHP a ZHR to jest umundurowanie. Główne różnice w żeńskim umundurowaniu między ZHP-em a ZHR-em są takie, że w ZHR-ze dziewczyny mają spódnicę i bluzę mundurową, a w ZHP-ie mogą mieć spodnie. No na zimę są to długie. Mogą też mieć spódnicę, to nie jest tak, że spódnice mają, kiedy jest cieplej, a spodnie mają w te zimniejsze pory roku. Także to jest taka główna różnica. Różnica również tkwi w kolorach mundurów oraz różnica tkwi w tym, że mamy różne oznaczenia stopni, funkcje, oznaczenia funkcji. Tak jak tutaj jest na przykład zielony sznur, nie wiem czy będzie widać, zielony sznur przybocznej, to w ZHP-ie będzie dokładnie ten sam sznur. Ale już na przykład oznaczenie stopni, tak jak ja mam krzyż z wyzłoconą linijką, tak w ZHP-ie będzie to oznaczenie troszkę inaczej wyglądało. Będą dodatkowe rzeczy na pagonach, czyli na tym o tutaj. Okej, no więc tak jak tutaj widać, dziewczyny w ZHP-ie mogą mieć spódnicę oraz spodnie, i krój spódnicy będzie nieco inny niż ten w ZHR-ze. Będzie to spódnica bardziej ołówkowa. Natomiast w ZHR-ze bardziej rozkloszowana. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to w zasadzie te mundury nie mają jakiejś większej różnicy. I zaraz będą pokazane mundury ZHR-owskie. Tutaj mamy mundur dziewczyny ZHR oraz harcerza ZHR. Okej. Kolejną różnicą między ZHP a ZHR jest struktura. Struktura ZHR-u jest następująca. Okej. Jest jeden przewodniczący ZHR-u oraz dwóch naczelników. Jest naczelniczka harcerek i naczelnik harcerzy. Mamy podział na, już wam powiem, ile dokładnie okręgów. 13 okręgów. Mamy 13 okręgów, które są podzielone na chorągwie harcerek oraz chorągwie harcerzy. Natomiast w ZHP-ie będzie to wyglądać nieco inaczej. Będziemy mieli jednego naczelnika,
Tak, dobrze mówię? Przepraszam, owszem. Jednego przewodniczącego, jednego naczelnika oraz chorągwie. Nie ma tych okręgów. Są chorągwie, które wzięły się od województw, ale jest ich 17, ponieważ jest 16 województw oraz jest chorągiew stołeczna. I dopiero od tych okręgów, przepraszam, od tych chorągwi, odchodzą chówce. Okay. Następną różnicą będzie fakt, że mamy troszkę inne poziomy metodyczne. Nie różnią się jakoś bardzo, różnią się głównie wiekiem, ponieważ w ZHR-ze mamy zuchy, wiek 6-11 lat, harcerki i harcerzy to jest wiek po prostu 11+, no i do momentu, w którym w tej drużynie możesz być, czyli tak naprawdę do bycia drużynowym. Przeważnie jest to wiek około 18-19, maksymalnie 20 lat, ale zdarzają się przypadki, kiedy są 23-letnie drużynowe lub drużynowi. Wybaczcie, ale będę raczej mówić w formie żeńskiej. Następnie takim poziomem metodycznym są wędrownicy i wędrowniczki. To są osoby 15+. I jeżeli ktoś dołącza do harcerstwa w wieku 15 lub więcej lat, to dołączy już do wędrowniczek, które działają nieco inną metodyką, nieco inną strukturą stricte w drużynie. I w ogóle inaczej funkcjonują. Natomiast też osoby, które są w harcerstwie i kończą to 15 lat, to mogą sobie spróbować bycia w tych wędrowniczkach. No i w tych wędrowniczkach znowu jest się, można być do momentu, w którym nie odda się tej drużyny następnej drużynowej. Mamy również coś takiego jak harcerze i harcerki starsze 18+, nie, one się zajmują jeszcze czymś innym. Nie chcę się tutaj wgłębiać w całą strukturę, bo tak jak mówię, zajęłoby to naprawdę szmat czasu, a ten film już ma 20 minut. Bardzo bym nie chciała, żeby trwał godzinę. Natomiast w systemie metodycznym, tak to mogę nazwać? W strukturze bardziej ZHP-u mamy nieco inny podział i tutaj będę się posiłkować kartką, ponieważ nie chciałabym, żeby coś pokręcić. Generalnie w ZHP-ie jest to troszkę bardziej podzielone, czyli kończysz jeden wiek i idziesz gdzieś dalej, tak to zrozumiałam. I mamy zuchów, którzy zaczynają się po prostu rok wcześniej, więc też się rok wcześniej kończą, czyli 6 do 10 lat. Zgasz mi komputer, okej. Okay. Mamy harcerzy, to jest 10-13 lat. Mamy wędrowników i to jest 16 lat. Przepraszam, wróć. Harcerzy starszych. To jest 13-16 lat. Oraz wędrowników 16-21. Oprócz tego, i tutaj będę się posiłkować już 100% kartką i wam to przeczytam, ponieważ my tego w ZHR-ze kompletnie nie mamy, naprawdę nie chcę popieprzyć nazw. Mamy kręgi starszyzny, kluby specjalnościowe oraz funkcje instruktorskie. Funkcje instruktorskie mamy również w ZHR-ze. Żeby zostać drużynową, na przykład wędrowniczek, trzeba mieć już stopień instruktorski. A żeby zostać drużynową drużyny zwykłych harcerek, to nie trzeba tego stopnia mieć, ale wtedy musi być opiekunka drużyny, no i trzeba ten stopień jak najszybciej zamknąć. Okej, okay, więc przechodzimy do stopni i sprawności. W zasadzie to tylko stopni, ponieważ sprawności nie różnią się aż tak bardzo. Zresztą stopnie, jak sami zaraz zobaczycie, też nie, tylko oznacza się je w nieco inny sposób. Jeśli chodzi o stopnie, to ZHP ma o jeden więcej w stopniach żeńskich, w męskich chyba też. Zaraz sprawdzę dokładnie. Generalnie jest tak, że w ZHR, od tego zacznijmy, jest to po prostu prościej. Mamy druhnę, która świeżo przychodzi do drużyny, no i ona się orientuje troszkę, jak to wszystko wygląda. Jak się zdecyduje, że chce w tej drużynie zostać, to zostaje do niej przyjęta i automatycznie otwiera jej się, przepraszam was bardzo, otwiera jej się próba na ochotniczkę. Wraz z zamknięciem ochotniczki składa przyrzeczenie harcerskie oraz może rozpisywać stopień tropicielki. Stopień tropicielki oznaczymy
Przepraszam. Stopień tropicielki oznaczymy srebrną lilijką na krzyżu. Następnie, jak już się zamknie tropicielkę, można otworzyć samarytankę, którą oznaczymy złotą lilijką na krzyżu. Kropka. Następnie otwieramy sobie wędrowniczkę i wędrowniczkę oznaczamy złotą lilijką oraz złotym kręgiem wokół tej lilijki. Oraz ostatnim stopniem stricte harcerskim jest harcerka Rzeczypospolitej, którą oznaczymy, ten krzyż jest praktycznie cały złoty, ponieważ ma złotą lilijkę, złoty okrąg oraz złoty wieniec. Natomiast no później są jeszcze stopnie instruktorskie, ale w stopnie instruktorskie nie chcę się tutaj wgłębiać, no jest to troszkę bardziej zawiłe. A chciałabym tutaj się skupić raczej na tych bardziej podstawach. Mogę poprawić? W ZHP-ie mamy następujące. Mamy ochotniczkę, która jest równoznaczna z złożeniem przyrzeczenia harcerskiego, no więc z otrzymaniem krzyża. Oj, krzyża. Krzyża. I otrzymuje się wtedy również jedną belkę na pagon. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. To jest po prostu taki paseczek. Następnie zdobywamy tropicielkę, której nie oznacza się na krzyżu, oznacza się ją tylko na pagonie. Ponieważ ZHP ma jeszcze jeden stopień, którego właśnie nie ma ZHR, jest to pionierka. I tą pionierkę oznaczamy srebrną lilijką na krzyżu. Oraz jedną krokiewką na pagonie. To już jest takie... taki trójkącik chyba z tego, co pamiętam. Następnie po tej pionierce można zdobyć dopiero samarytankę, czyli to jest ta różnica. My nie mamy pionierki, ZHP ją posiada. No i tak, samarytankę oznaczymy już tak jak w ZHR-ze, złotą lilijką na krzyżu oraz dwoma krokiewkami na pagonie. Dobrze myślę? Dobrze myślę. Później mamy harcerkę harcerza orlego, to jest kolejna różnica, my tego nie posiadamy. Harcerz orli u nas to jest... odpowiednik wędrowniczki. No i harcerz orli, harcerka orla to jest po prostu wędrowniczka, tak jakby u nas. No i ją się oznacza dwoma gwiazdkami, tak? Nie, przepraszam, jedną gwiazdką oraz złotym kręgiem na krzyżu, czyli znowu na krzyżu oznaczymy dokładnie tak samo, ale na pagonach jeszcze się pojawiają dodatkowe rzeczy. No i już ostatnim stopniem jest harcerka harcerz Rzeczypospolitej. To będzie dokładnie tak samo jak u nas. Prawie cały złoty krzyż oraz do tego dwie gwiazdki na pagonie. Całą rozpiskę zarówno ZHR-owskich, jak i ZHP-owskich stopni zapraszam dalej. Okej, no więc mamy tutaj te stopnie w ZHP-ie. Jak widać są właśnie krokiewki, gwiazdki oraz belki, no i oznaczenie na krzyżach. Okej. Następną bardzo ważną rzeczą, zarówno w ZHP-ie, jak i w ZHR-ze, jest prawo harcerskie. Prawo harcerskie to jest taki zbiór... Przepraszam, strasznie mi wkurza ten koniec, jak jest krzywo. Prawo harcerskie to jest taki zbiór zasad, troszkę taki nawet drogowskaz do tego, do ideałów tak zwanych, do tego, do czego dążymy. Coś, czym się możemy kierować w życiu, coś, co możemy sobie troszkę podważać, coś, nad czym możemy się zastanawiać, dyskutować. Jest to po prostu bardzo ważna część naszego funkcjonowania w harcerstwie. I tymi różnicami między ZHP a ZHR-em będzie to, że w ZHR-ze w pierwszym punkcie prawa mamy to odwołanie do Boga. I pierwszy punkt prawa brzmi: harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie wypełnia swoje obowiązki. Natomiast pierwszy punkt prawa w ZHP-ie będzie brzmiał: harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z przyrzeczenia harcerskiego. To już nie powinno być prawa? Nie wiem. Poprawcie mnie, proszę. Oraz różnica tkwi w 10 punkcie prawa, ale to już bardziej w samej treści, ponieważ w ZHR-ze będzie to jedyny punkt prawa z zakazem, który będzie brzmiał: harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie spożywa napojów alkoholowych. Natomiast w ZHP-ie ten punkt będzie brzmiał:
Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów. Także jak widzicie, te punkty są do siebie bardzo zbliżone, tylko u nas będzie ten zakaz, a u nich będzie wolność od nałogów. I w prawie harcerskim to jest jedyna różnica. W przyrzeczeniu harcerskim, w tej rocie przyrzeczenia zetchapowskiego, w tym, gdzie nie ma odniesienia do Boga, wiadomo, on będzie troszkę inne to przyrzeczenie. Natomiast w przypadku zwykłego przyrzeczenia będą one bardzo podobne, jeśli nie takie same. I teraz przechodzimy do kolejnej różnicy, czyli obozów. Obozy w ZHR-ze często polegają na tym, że przyjeżdżamy do lasu, na tym się kończą i budujemy wszystko od zera. Trwają one miesiąc i tak, to taka główna informacja na ten temat. Natomiast zetchapowskie przeważnie, nie mówię, że zawsze, zaraz się tutaj odniosę, odbywają się w stanicach. To są miejsca, w których jest już jadalnia, kuchnia, toaleta, prysznice i chyba tyle. I rozbijają sobie namioty, często dostają kanadyjki, nie budują wszystkiego od zera. Natomiast, no i są, przeważnie są krótsze od tych ZHR-owskich. Natomiast tutaj muszę zwrócić uwagę na to, że zarówno ZHR, jak i ZHP jeździ na te drugie. Czyli ZHR pojedzie czasem do stanicy i pojedzie na krótszy obóz, a ZHP czasem pojedzie w środek lasu na miesiąc i będzie wszystko budować od zera. Także tak naprawdę wszystko zależy od środowiska. Ale jest to jakaś tam różnica, która dość często występuje między tymi organizacjami. To są takie główne różnice między ZHP a ZHR. No więc teraz pora na podobieństwa w tych dwóch organizacjach. Jest ich sporo, bo gdybym miała mówić o wszystkich różnicach, w sensie gdyby wszystko się od siebie różniło, to nawet nie miałabym po co nagrywać tego filmu, bo to byłyby dwie kompletnie inne organizacje. A kiedy jest bardzo dużo podobieństw, patrzcie, 8 z 10 punktów prawa harcerskiego jest praktycznie takie samo. Funkcje będą takie same, odznaczenia sznurami. Różnią się stopnie, ale też nie bardzo, jest tylko ta dodatkowa pionierka i ZHP zamiast wędrowniczki nazywa harcerz orli, harcerka orla. U nas jest harcerz orli, jest to odpowiednik wędrowniczki, tylko w męskich stopniach. Męskie stopnie mają po prostu inne nazwy, mają dokładnie te same znaczenia, więc nie chciałam ich tutaj mieszać i dodatkowo o nich opowiadać. No i tą różnicą w stopniach w ZHP będzie właśnie to, że odznacza się je również na pagonach, a nie tylko na krzyżu. Różnica tkwi w mundurach, natomiast podobieństwo będzie znowu tkwiło na przykład w przyrzeczeniu harcerskim. Idea będzie taka sama. Wartości są troszkę inne właśnie ze względu na to, że w jednej organizacji jesteśmy bardziej nastawieni na wartości chrześcijańskie, a w drugiej niekoniecznie. Także tych podobieństw jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wszystko to, czego nie wymieniłam, jest tak naprawdę takie samo. Czyli jest tego sporo. No więc przechodzimy do drugiej części filmu. Opowiem wam trochę o skautach Europy. Tutaj już w ogóle będę się posiłkować kartką, ponieważ nie mam nic wspólnego z tą organizacją. I o ile o ZHP się dużo mówi i z ZHP-u mam kilka znajomych, no tyle ze skautów Europy osobiście nie znam nikogo. Kontaktowałam się z kilkoma osobami, stąd też mam te notatki. Natomiast żadna z tych osób nie była chętna, żeby tutaj wystąpić, więc będzie mi troszkę ciężko to wszystko wam opowiedzieć. Okej, tak w zasadzie pełna nazwa skautów Europy brzmi: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, Federacja Skautów Europy. Przepraszam, skautingu europejskiego. I jest to zdecydowanie najmniejsza organizacja z tych trzech, które wymieniłam. I jest to 7 tysięcy osób, czyli prawie dwa razy mniej niż w ZHR, a prawie 4 razy mniej niż w ZHP. Dobrze liczę? Nie wiem. Dużo, dużo, dużo mniej. Ale to nie oznacza, że jest to jakaś organizacja incognito. Jest to organizacja dość znana, ale też nie jest popularna wśród środowiska pozaharcerskiego. My wiemy, że coś takiego istnieje, ale jak się zapyta ludzi na ulicy, to przeważnie powiedzą, że no jestem ZHP i ZHR. Ale jest też coś takiego właśnie jak Skauci Europy. Tutaj już mamy w nazwie, że jest to stowarzyszenie katolickie, więc tego katolicyzmu jest troszkę więcej.
I teraz tak. Mają zupełnie inne mundury niż ZHP i ZHR i bardzo mnie zastanawia w zasadzie, kto na to wpadł, bo serio są inne. Przynajmniej dla mnie jest tych różnic cała masa i zaraz wam pokażę, jak ten mundur wygląda. Okej, no więc znalezienie zdjęcia, na którym byłoby widać całe mundury, było nie lada trudne, tak że macie takie zdjęcie. Okej, natomiast podobieństwo będzie wynikać z tego, że mamy dokładnie tego samego ojca. Znowu Robert Baden-Powell i cała jakby struktura jest oparta na tym systemie zastępowym. I no tak jak mówię, jest to podstawowa zasada wychowania skautingowego, harcerskiego. Bez tego ani rusz. I teraz tak, w strukturze skautów Europy mamy gałęzie. U nas są to chorągwie, chówce, drużyny, okręgi i cała masa innych rzeczy, a u nich między innymi będzie się to nazywać gałęzie. I te gałęzie mamy żółte, czyli po prostu, to jest chyba odpowiednik zuchów z tego co zrozumiałam. Następnie zielone i to jest odpowiednik harcerzy oraz czerwone i to są wędrowniczki, wędrownicy i przewodniczki, przewodnicy. Jeśli chodzi o wiek, to jest on dość podobny, ponieważ tutaj gałąź żółta będzie miała 9-12 lat, gałąź zielona 12-17 oraz gałąź czerwona od 17 roku życia w górę. Także jest to dość podobne, nieidentyczne. Nie będzie klasycznego krzyża, będzie ośmioramienny krzyż, który jest opactwa Morimont, zaraz wstawię zdjęcie, oraz będzie lilika zawiszacka z napisem Veritas Vincit, co oznacza prawda zwycięża. Jest też dużo różnic w prawie harcerskim, ale znowu idea będzie ta sama, więc wydaje mi się, że nie ma co się nad tym jakoś bardzo rozwodzić. Zaraz wam powklejam zdjęcia skautów Europy oraz tego ich ośmioramiennego krzyża i liliki zawiszackiej, bo są to dość niespotykane rzeczy i na przykład przed nagrywaniem tego filmu ich nie widziałam nigdy na oczy, więc myślę, że warto, żeby to tutaj się pojawiło. Okej, bo ten film już jest strasznie długi, więc tą trzecią część nagram po prostu w innym filmie, przy innej okazji i będzie to właśnie o wodniakach śląskich, którzy się niedawno odłączyli od ZHP-u oraz będzie tam o organizacji Cicho Ciemni. Nie jest to jeszcze inna organizacja. Tak. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego filmu i z mojego mętliku. Mam nadzieję, że to było jakoś w miarę poukładane, że coś zrozumieliście. I jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Na pewno ja czy drużynowa chętnie te pytania odpowiemy. I co? Miłego dnia, wieczoru, nocy, poranka, szkoły. Bye!